Cześć, z tej strony Michał. Chciałem Was poinformować, że od dziś wszystkie moje filmiki będą dostępne tylko i wyłącznie na moim kanale z archiwum MVM Files. Tym samym rozpoczynam nowy cykl z archiwum M Płyty. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest 11. studyjnemu albumowi Madony Hard Candy w 12. rocznicę jego wydania. Zapraszam. Przed Wami już kilkanaście płyt na CD, a przy czym uznałem, że są one tak zwykłe, tak standardowe, że nie będziemy omawiać każdej z nich. Są tam płyty z Ameryki Południowej, z Azji, na dole widzicie trzy płyty z Japonii, do tych akurat wrócimy. Niemniej skoncentrujemy się na tym, co jest według mnie najciekawsze. Dlatego niech dziś te płyty stanowią tło do wszystkiego, co będę Wam pokazywał. W prawym górnym rogu możecie dostrzec standardowe europejskie wydanie z białą naklejką na okładce. Pewnym wzbogaceniem tego wydawnictwa jest żółto-różowa naklejka, którą możemy znaleźć na wydawnictwie francuskim. Natomiast jest to jedyny element wyróżniający to wydawnictwo. Spójrzmy teraz na rarytas z Polski, gdzie przy okazji pierwszego polskiego koncertu Madony w 2009 roku zdecydowano się na wydanie płyty Hard Candy w dodatkowym kartoniku, gdzie na okładce widzimy przepiękne zdjęcie użyte przy okazji plakatów reklamujących trasę Sticky and Sweet Tour. Mamy też datę koncertu, 15 sierpnia 2009 roku, i mamy napis Allegro, który zapewne odnosi się do tego, że Allegro było jednym ze sponsorów tego koncertu w Polsce. Płyta oczywiście w środku była standardowa. Teraz zerknijmy jeszcze na wydanie z Rosji z przepięknym różowym obi. Po drugiej stronie tego obi znajdziemy informacje o dostępności w sprzedaży również płyt Confessions on a Dance Floor i GHV2, natomiast sama płyta ponownie jest płytą standardową. Na dłuższą chwilę myślę, że zatrzymamy się przy okazji tego kolejnego wydawnictwa, które Wam chcę pokazać, a mianowicie, jak wszyscy sobie doskonale zdają sprawę, jest to Candy Box, czyli Limited Collector's Edition, gdzie zgodnie z informacją o tej przepięknej naklejce powinniśmy znaleźć kilka skarbów. Przekonajmy się, czy one aby na pewno nadal są w środku. Sam box po 12 latach nadal wygląda przepięknie i jest w świetnej kondycji. Widzę od razu książeczkę, trochę większą niż ta standardowa. Pod spodem jest taca, na której jest umieszczona płyta, no i oczywiście są cukierki w nietkniętym opakowaniu z datą ważności luty 2010. Ciekawe, czy wy się zdecydowaliście, aby otworzyć swoje. No dzisiaj myślę, że gdyby ktoś zdecydował się na to, aby to zjeść, to mógłby narazić nie tylko swoje zdrowie, ale i stan swojego uzębienia, bo to na pewno są hard candies. Ok, odłóżmy box i może przyjrzyjmy się na chwilę jeszcze książeczce. Oczywiście grafika i zdjęcia w środku są jak najbardziej spójne z tymi, które znamy ze standardowej książeczki. A według mnie te zdjęcia są bardzo ładne, natomiast tło użyte z tyłu i zestawienie tych zdjęć z tymi grafitkami słodyczy, no nie do końca to jest to, co ja bym lubił. Myślę, że ten pierwszy koncept dotyczący wykorzystania tych zdjęć był zdecydowanie lepszy. No ale cóż, z tamtym konceptem nie byłoby Hard Candy. Byłoby zapewne coś innego. Przypatrzmy się też, jakie bonusy znajdziemy na tym wydawnictwie. Są tutaj dwie ścieżki 4 Minutes, Tracy Young House Edit oraz Rebirth Remix Edit. Czyli o te dwie ścieżki jest to wydawnictwo w boksie wzbogacone. Teraz popatrzmy na płyty z różnych stron świata, starając się wskazać jakieś różnice albo przynajmniej elementy wyróżniające te wydawnictwa. I tak na początek przed Wami wydanie z RPA, na którym znajdziemy wyjątkowo ładną, ale zupełnie inną naklejkę niż tą, którą znamy z wydania europejskiego. Niestety jest to jedyny element wyróżniający to wydanie.
Kolejnym takim wydawnictwem będzie płyta z Korei. Na niej znajdziemy niebieską naklejkę. I tutaj jest szereg informacji dotyczących 4 Minutes, dotyczących wykorzystania Miles Away w serialu Change, jak również informacje dotyczące Give It To Me. Także zakładam, że jest to wszystko związane z Hard Candy i z Madonną. Niestety tył okładki jest znowu zwykły, standardowe traki. Pokażę wam jeszcze płytę z Tajlandii. Ona tak naprawdę wyróżnia się tym, że ma dwie dodatkowe naklejki z przodu i o ile ta w lewym dolnym rogu to jest tylko Warner Music Thailand i jakaś informacja cenowa, o tyle już ta na górze zawiera odniesienie do 4 Minutes i zapewne jakiś tam kod dotyczący ściągnięcia tej piosenki w tamtym czasie sobie na telefon. Tył znowu jest niestety zwykły, standardowy. I teraz chyba najciekawsze z tych wydań, mimo że mam nieodparte wrażenie, że w środku znalazłbym zwykłą europejską płytę, niemniej jest to wydanie dostosowane na rynek Tajwanu. Wyjątkowość tego wydania polega na tym, że to co widzicie właśnie teraz z tyłu, to jest taka dodatkowa wkładka, która znalazła się pomiędzy plastikiem a folią. Tutaj jest całe mnóstwo dodatkowych informacji, jakieś jeszcze dodatkowo wymienione tytuły z opisami. Natomiast ta wkładka tak naprawdę obejmuje również przód okładki, sprawiając takie wrażenie, jakby na tym wydawnictwie znajdowała się dodatkowa naklejka. Czasem zdarza się też tylko tak, że jedno wydanie od drugiego odróżnia hologram, który jest na okładce. I normalnie bym się pewnie tym nie chwalił, niemniej jest to płyta z Indii, którą udało mi się osobiście tam zdobyć, będąc na wakacjach, w sklepie niedaleko plaży, gdzie trafiłem całkiem przypadkiem, a zaopatrzyłem się tam w kilka płyt, które później przywiozłem do domu. Samo wydanie niczym się zbytnio nie wyróżnia, jest nawet podrzędnej jakości, powiedziałbym, ale jest oryginalnym wydaniem z Indii. Teraz proponuję, abyśmy popatrzyli na płyty, które leżą przed nami, na te japońskie płyty. Po pierwsze zwróćcie uwagę proszę na przepiękne obi, gdzie znajdziemy informację, że płyta pochodzi z serii Forever Young. Rand płyty jest niebieski, a z tyłu, jak to na wydaniach japońskich, znajdziemy bonusowy track Ring My Bell. To jest właśnie to, czym wydania japońskie często się wyróżniają. Nie zawsze, ale często. Druga płyta również opisana jest jako Forever Young, wznowienie tej serii. Ma inne obi, dodatkowo ma naklejkę, rand jest tym razem czerwony i oczywiście na niej również znajdziemy to samo bonusowe nagranie. Jest jeszcze trzecia japońska płyta. Tym razem elementem wyróżniającym to wydanie jest naklejka na okładce. Naklejka, która informuje nas o tym, że utwór Miles Away został wykorzystany w serialu Change. Oczywiście tutaj też znajdziemy ten sam bonusowy utwór, czyli Ring My Bell. Obi jest bardzo ładne i może przyjrzyjmy się jemu, ponieważ tym razem ta płyta jest otwarta, więc możemy się z nią dokładnie zapoznać. Tak wygląda obi w pełnej krasie, jest przepiękne. Ja to lubię takie kontrastujące ze sobą kolory, a środek wygląda następująco. Mamy tutaj wkładkę. Oprócz tego, że jest na niej czarno-białe zdjęcie, jak z okładki albumu Hard Candy, to niestety nie jestem w stanie powiedzieć o tej wkładce nic więcej. Mamy również książeczkę z tekstami. To jest też ten element, który bardzo lubię w wydaniach japońskich. Na początku książeczki przypuszczalnie jest jakiś tekst o Madonie, natomiast też nie jestem w stanie oczywiście tego rozszyfrować. Dalej natomiast dochodzimy do tekstów piosenek wraz z ich tłumaczeniami na język japoński. To jest, uważam, świetne rozwiązanie. Bardzo lubię ten akcent. Natomiast jest tutaj też małe rozczarowanie, a mianowicie tłumaczenia kończą się na voices, bo na ostatniej stronie jest napisane tylko Ring My Bell, wymienieni są autorzy, wymienieni są producenci, a nie ma tekstu tej piosenki. Trochę szkoda, bo to by była taka wisienka na japońskim torcie Hard Candy. Teraz z kolei przejdźmy do winyli.
I pierwszy z nich już trzymam w ręku. Jest to winyl amerykański, na którym oprócz dwóch dysków albumowych znajdziemy również bonusowy dysk, a na nim dwa remiksy 4 Minutes, Tracy Young Mix Show oraz Peter Saves New York. Tak z kolei opakowanie albumu wygląda w środku. Jak widzicie, jest to bardzo spójna grafika. Po lewej stronie było miejsce na pierwszą płytę, po prawej stronie jest miejsce na drugą płytę albumową, a po środku jest zostawione miejsce na płytę z remiksami. Zobaczmy też, jak wyglądają same dyski. To jest pierwszy z nich, niebieski. Tutaj na pierwszej stronie znajdziemy Candy Shop, 4 Minutes oraz Give It To Me. Bardzo lubię tę ostatnią piosenkę. Z kolei na drugiej stronie znajdziemy Heartbeat, Miles Away oraz She's Not Me. Lubię wszystkie trzy z naciskiem na Heartbeat i na She's Not Me. Drugi dysk z kolei jest różowy i na trzeciej stronie znajdujemy Incredible. Mówcie co chcecie, ale dla mnie to jest ulubiona piosenka z tego albumu. Beat Goes On oraz Dance Tonight, te dwie też bardzo lubię. A z kolei czwarta strona to jest Spanish Lesson i pozwólcie, ale na temat tej piosenki nie będę się wypowiadał. Dalej jest Devil Wouldn't Recognize You oraz Voices i obie te piosenki bardzo, bardzo również lubię. Został jeszcze trzeci dysk, tym razem jest to zwykła czarna płyta z remiksami. Niemniej etykieta jest jak najbardziej spójna z całą stylistyką tego albumu. Przyszła pora na drugi winyl. Jest to również wydanie amerykańskie. Jest to również wydanie zawierające bonusowy dysk z tymi samymi remiksami 4 Minutes. Szukając jakichkolwiek różnic na opakowaniu, niestety ich nie znajdziemy. Opakowanie jest identyczne. Tutaj już jest włożony dysk z remiksami. Natomiast jeżeli wyjmiemy z niego płyty, to czeka nas mała niespodzianka. A może nie taka mała. To jest pierwszy dysk, a to jest drugi dysk. Ciekawostka jest taka, że podział ścieżek pomiędzy dyskami, jak i pomiędzy stronami na tych dyskach jest identyczny jak na tym pierwszym wydaniu, które oglądaliśmy w szczegółach chwilę temu. Dodatkowo każdy z tych wydań jest wyposażony w płytę CD. I tak jak wspominałem, szukanie różnic pomiędzy tymi albumami z zewnątrz jest bardzo trudne, bo nawet naklejka, którą znajdujemy na jednym i na drugim wydaniu, jest identyczna. Zatem kupienie odpowiedniej wersji bardzo często graniczyło z cudem i to był tak naprawdę łód szczęścia. I na koniec małe podsumowanie. Chciałbym bowiem powiedzieć, że nie do końca zgadzam się z ostrą krytyką, z którą spotkał się album Hard Candy. Oczywiście jestem w stanie zrozumieć oczekiwania fanów dotyczące tego, aby Madonna kreowała, wyznaczała trendy na rynku, bo przecież do tego nas przyzwyczaiła. Tak, z czymś takim się tutaj nie spotkamy. Tutaj mamy odwzorowanie popularnych brzmień z poprzednich kilku lat, dzięki producentom, na których Madonna się zdecydowała. Natomiast czy aby na pewno był to pierwszy raz w karierze Madony, kiedy taki ruch wykonała? Tylko przypomnę album Bedtime Stories. Zachęcam do tego, aby może wrócić do albumu Hard Candy. Może ktoś z Was znajdzie tutaj jakieś perełki dla siebie. A za dziś dziękuję. Do następnego razu. Cześć.